Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Chciałem Państwa uprzedzić, że dla odmiany dzisiaj tekst będzie bardzo satyryczny. Słuchajcie, jak Państwo wiedzą, jest niedziela, w związku z tym musimy się pochylić nad sprawami poważnymi i rozrywkowymi zarazem. Utwór dotyczy pana Antoniego, który był bohaterem TVN-owego reportażu i się bardzo tym oburzył, ale to bardzo, bardzo. I poszedł na skargę do samego Radia Maryja. Radio Maryja od gości nie stroni, właśnie je nawiedził słynny pan Antoni. Wszedł na antenę i na swoją nędzę użalił się mocno przed siedzącym księdzem. No i teraz będzie dalej ta naprawdę ciekawostka. Co pan Antoni miał do powiedzenia w tej sprawie? Proszę. Wyznał, że wespół on i jego członki są biedną ofiarą potężnej nagonki. Bardzo go martwi wroga propaganda, a TVN podły to okropny skandal. No a teraz dostanie się i jednym i drugim, bo dobra satyra powinna chłostać obie strony. Propagandy z PO taką dał diagnozę, mógłby się nauczyć sam Goebbels Józef. Jako admirator prężnej radiostacji wielką mam obawę, że pan nie ma racji. Gdyby Goebbelsa agitki PO uczyło, dotąd NSDAP by w opozycji było. No naprawdę, jak patrzę na propagandę PO, to ręce opadają. Powiem Państwu, że zresztą co ja Państwu będę opowiadał. Dzisiaj mamy 8 stycznia, dzień i niedziela, i imieniny. Obchodzą Erhard, Seweryn, Wawrzyniec oraz Albert, Apolinary, Heladia, Heladiusz, Laurencjusz, Laurenty, Maksym, Mroczysław, Mścisław i Teofil. I przysłowie na dziś. Kiedy w styczniu rośnie trawa, marna w lecie jest potrawa. No dobra, może być. Słońce wzeszło, dzisiaj jest dzień Elvisa Presleya. Are you lonesome tonight? No i tyle. I bardzo mi było miło Państwa widzieć. Pozdrawiam serdecznie. Życzę miłej i spokojnej niedzieli. Do widzenia. Do jutra. This is beer.